Szkoła drzewna w Garbatce Letnisko działa pod auspicjami samorządu województwa mazowieckiego od 2018 roku. Do tej pory uczniowie kształcili się w niewielkich budynkach, których stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Samorząd Mazowsza podjął decyzję o budowie nowej siedziby. W 2019 roku kupiono działkę o powierzchni ponad 3 hektarów pod budowę nowego budynku za ponad 4 miliony złotych. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 90 milionów złotych. To jedna z największych inwestycji samorządu rządu województwa mazowieckiego, która zostanie przeprowadzona w najbliższych latach. Kompleks, z którego będą dumni mieszkańcy gminy, samej Garbatki. Wydaje się, szanowni państwo, że to dzieło, które będzie budowane, będzie zachwycało i będzie rzeczywiście taką dumą dla wszystkich absolwentów, uczniów tej szkoły. W czwartek, 16 grudnia, podpisano umowę z wykonawcą prac, firmą Skanska SA. Prace mają rozpocząć się w styczniu 2022 roku. Nowa siedziba ma być gotowa pod koniec 2023 roku. Mamy duże portfolio w realizacjach inwestycji tego typu. Nawet jeden z naszych punktów strategicznych mówi o tym, że budujemy z korzyścią dla społeczeństwa. Przydzielimy tutaj do tej realizacji bardzo doświadczony zespół pod przewodnictwem senior project managera Mariusza Iwona, który od początku, że tak powiem, brał udział w przygotowaniu oferty. Dyrektor Mirosław Dziedzicki przypomniał, że inicjatorami budowy nowej placówki byli nieżyjący już starosta kozienicki Janusz Stąpur oraz wicemarszałek, a potem poseł Leszek Ruszczyk. Dzięki staraniom wielu osób już wkrótce szkoła będzie mogła cieszyć się z nowego obiektu. Dla mnie to jest osobiście bardzo ważne wydarzenie i pokazuje, że można, nawet trzeba myśleć lokalnie i działać globalnie. W regionie nie ma takiej szkoły, nie ma w subregionie takiej szkoły. Szkoły, która ma też czym się pochwalić, ma osiągnięcia swojej działalności, która swoimi absolwentami wyposażyła przemysł meblarski w Polsce, za granicą. Nowy kompleks szkolny będzie składać się z 4 części: oświatowej, warsztatowej, hali sportowej z zapleczem oraz internatu. W nowym budynku zastosowane zostaną nowoczesne i przyjazne środowisku technologie. Dodatkowo cały teren zostanie kompleksowo zagospodarowany. Powstaną nowe drogi, chodniki i dojazdy. Nie zapomniano także o terenach zielonych i małej architekturze. Budynki szkoły, hali i internatu będą ze sobą połączone na 2 kondygnacjach, zaś budynek warsztatów zostanie odseparowany i będzie dostępny przez specjalny łącznik. Między skrzydłami szkoły mieścić się będą dziedzińce, zewnętrzny wejściowy i wewnętrzny rekreacyjny. Jest przepiękny obiekt, bardzo trudny obiekt, bardzo trudne są warsztaty szkolne. Cały kompleks jest budowany również z wyposażeniem, czyli tak naprawdę pod klucz. W projekcie elewacji zainspirowano się stylem architektury drewnianej. Wyróżnia się ona lekką konstrukcją i bogato zdobionymi pawilonami ze sztukaterią, rzeźbieniami i tapicerskimi ozdobami. Dzięki działaniom edukacyjnym szkoły, dziedzictwo drewnianej architektury w Polsce będzie miało swoją kontynuację w nowym wymiarze i nowej przestrzeni.